Hello, moi drodzy, witam was w The Sims. Furzysław też was wita, jak widać. Pomachaj łapką, chodź. Cześć. Przykro mi, moi drodzy, jednak nie będzie odcinka. Moi drodzy, witam was w tym, co widzicie nawet po tytule odcinka. Czy to jest szok? Bo mi się nie wydaje. Że to jest szok. Dzisiaj tworzymy typową jesieniarę w The Sims 4. Na początku bez modów, później może się pojawi następny odcinek. Nie wiem. Moi drodzy, witam was w kasie. Witam was w Create a Sim. Dla tych, którzy grali w poprzednie części, a dokładnie w jedną poprzednią część, będą kojarzyć to tło, tak, z The Sims 2. Będzie gdzieś tam na dole. I światło też się zmieniło, żeby było takie bardziej pod kolor. No to tak, skoro tworzymy jesieniarę, a nie jesieniarza, no to przydałoby się, prawda, tutaj ustawić babkę. Dobra, to jest twarz, z której możemy zacząć jakby pracować, modelować naszą simkę. Tak więc zaczynamy sobie modelować coś tam, zaczynamy sobie dłubać. Nie możesz być uśmiechnięta, musisz być taka melancholijna. W końcu jesieniara, nie? Jesieniara w końcu. Coś jest nie tak z jej ustami. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Jakoś tak dziwnie, tak. Jakoś tam, nie wiem, jakoś tak. No. Dobra, nie. Jest jeszcze gorzej. Co ja zrobiłem? O! Nie, dalej coś. Tutaj takie. No dobra, ale może tak. Może tak są zawsze? No dobra, z daleka tego aż tak nie widać. W sumie podoba mi się w miarę. Brewki. No i nad brewiami trzeba zacząć popracować. Kurde bele, no jest całkiem zacnie. Ale no, ja myślę, że ten kolorek jest idealny. Coś, nie wiem, to jest tak pasowało jakkolwiek. No i jesieniara musi być też blada. Jakby come on. Nie wiem, ja bym ją przefarbował też na rudo. Na taki jaśniejszy rudy, no. Tak bardziej na jesieniarę mi taki rudy pasowuje, no nie? No może brwi też rudę damy w takim razie? Niech będzie, no. Słuchajcie, wygooglowałem sobie w ogóle jesieniarę teraz. No i kurwa, wszystkie są rude. Wszystkie dziewczyny, znaczy nie wygooglowałem sobie typowo jesieniara, nie? Ale wszystkie są rude, wszystkie dziewczyny są rude. Wydaje mi się, że to jest idealne. Ta fryzura wydaje mi się, że jest perfekcyjna. Łagodny bardzo makijaż. Bo logiczne, że jest to, że jesieniara nie będzie miała jakiegoś nie wiadomo jak makijażu. Ma jakoś tak zbyt duże te oczy, no, ale jak dam jej takie, to wygląda jakby byłam zaspana. Chociaż... Dobra, to w sumie, znaczy, trochę pasuje chyba do jesieniary, no nie? Takie zaspane oczy. Moim zdaniem przez to nie będzie pasowało. Ten eyeliner, chociaż... Nie no, tragedii nie ma, umówmy się. No, słuchajcie, muszę wam powiedzieć... Kurde bele, całkiem spoko wyszła. Ale bym dał jej jeszcze jakieś kolczyki mimo wszystko. Chociaż tak na uszy to tak średnio, bo nie widać. No właśnie. Jakieś okulary. Zdecydowanie okulary jakieś. Może niekoniecznie przeciwsłoneczne. No, chyba bym poszedł w te. Dobra. Teraz trzeba trochę jej figurę dostosować, bo jest strasznie szczupła. No, powiedzmy, dobra. Dwuczęściowy strój. Zdecydowanie. Jakiś, wydaje mi się, że jakiś sweter będzie najbardziej taki odpowiedni, no nie? Chyba, że coś tutaj z licealnych lat. To jest to, co daje mi totalny vibe jesieniary, ale... Różowe z kwiatkami. No. Do tego jakieś szare spodnie. Masz strasznie chude nogi. O, lepiej. Chyba, że jakieś takie brązowe. A może i brązowe, no. Tu mi się to się mi nasunęło od razu na myśl. Wiedziałem, że będę robił jesieniarę, ale... To jest taka typowa jesieniara... Tu nic nie będziemy jej zawieszać na rękach. Jakieś pierścionki możemy dać. Na przykład te z wilkołaków, bo one są cudowne. Są takie typowo jesieniarowe. No typowa jesieniara. Jakoś paznokcie też bym pomalował. Może taki typowy francuski po prostu? Co ci tak kurwa ręce wykrzywiło? O, that was weird.
Typowa jesieniara ma jeszcze drugi strój. Wiadomo, oczywiście, że ma drugi strój. Taki domowy. Wiecie, w domu sobie siedzi, chilluje bombę. To bym dał właśnie coś właśnie w tym stylu. Tylko czarny z tęczą. Chociaż to też daje mi taki jesieniarowy vibe. Teraz dajemy taki typowy, wiecie, do posiedzenia w domu, do wychillowania. Więc dajmy jakieś tutaj dresy. Chociaż to nie są te dresy. To nie są te dresy, które bym widział. Gdzie są te jedne dresy z licealnych lat? Na pewno wiecie, o których mówię. Nie te, ale kurde bele pasują. A może coś takiego. I wiecie co, jednak nie. Jednak nie ten sweter. No i coś, co mi tutaj pasuje inne coś. Nie wiem, czy wiecie, o czym tak jakby myślę. O takim, wiecie, takim cozy, takim oversize totalnym. Wiecie, gdzieś tam jeszcze jest ubrudzony, nie? To jest to. That's it. Totalnie to jest to, moi drodzy. I do tego klapki. Muszą być kuźwa klapki i króliczki. Slay! Jakieś takie randomowe skiety. Nice, to jest totalnie to. I bez makijażu. Oksy zostawimy. Ale, chociaż nie, bez oksów, jak maseczka to bez oksów, no nie? I tu włosek jakieś, wiecie, spięte w... Dobra, powiedzmy, że to jest to, no. Slay, totalny slay. Tu też mam pomysł, na ten wizytowy. Obawiam się niestety, że to tylko w moim łbie istnieje. No, mam niestety taką obawę. Chociaż jesieniara, to ona by w czymś takim Nie. Nie, no nie ma żadnego brązowego. Jest coś takiego. Okej, idziemy w to. Idziemy w to totalnie. Musimy zdjąć filtr oficjalny. Bo ja chcę te spodnie. Definitywnie, totalnie, tak. Ale oksy musimy dać jeszcze. Musimy dać jeszcze oksy, bo zapomniałem o oksach. Jest, jesieniara. Nie będę ukrywał do sportowego, nie będę przywiązywał jakiejś dużej wagi, bo jakby w mojej głowie w jesień się w ogóle nie ćwiczy. Nie wiem, damy co, jakieś też takie, no oczywiście, żeby nie odbiegało od motywu, prawda, tutaj przewodniego, ale no nie będziemy się jakoś bardzo starać, no kama. Totalnie gruby szlafrok, bo jest zimno, a te kapcie to nie mam pojęcia czym są. Totalnie tak. I drugi strój to będzie jakaś taka... Może być właśnie taka koszulka i do tego koszulka, inny kolor jednak. I do tego spodenki. I do tego mogą być oksy akurat, bo to nie będzie taki, wiecie, że ona w tym śpi, tylko takie pierwsze co zakłada po wstaniu. Ups, przypadkiem usunę jej włosy. Tego nie chciałem. I tu te, ja już tu wiem, na pewno co dam. Chociaż, że jak ja się przyglądam niektórym rzeczom, to mnie potrafią zaskakiwać, naprawdę. Ale nie, miałem w planach dać jej taką kurtkę, tą kurtkę jeansową. Prędzej tą kurtkę damy. No, Slay. O mój Boże, slay totalny. Totalny slay. I brązowe buty. Chef kiss. Bosko. Do tego tym bardziej nie będziemy przykładać wagi, bo by w jesieniu chodzi pływać. Nie mówię oczywiście o basenie, prawda, ale damy brązowy, niech będzie brązowy. Na gorącą pogodę. No na gorącą pogodę to nie będzie jesieniara vibe. I mean, damn, I like that. Naprawdę, podoba mi się ten outfitik tutaj. Nie, no tutaj do makijażu nie będziemy dawać, ale damy też i inną fryzurkę. O, właśnie tą. Kurde bele, no. O, jest. Zimowy strój. No i tu się możemy pobawić. To mi daje takie jesieniara vibes. Zdecydowanie. To co miałem wcześniej? Come on, gdzie one są? One były bardzo ładne. Jak na złość, ja ich teraz nie znajdę. O, są, nieważne, never mind. No i moi drodzy, mamy jesieniarę tutaj, patrzcie, tu, no nieważne, tu imprezowy, tu do spanka, sportowy to nieważne, tutaj oficjalny, official, no i tu codzienny jeden, taki na wyjście gdzieś, tu codzienny dwa, na posiadówkę w domu, dokonaj wyboru aspiracji. Ja bym poszedł w wybitną malarkę, to mi daje taki jesieniowy vibe. Zdecydowanie romantyczka.
Totalnie to mi pasuje do jesieni. Samotniczka, mimo wszystko. Ja bym też powiedział, że kreatywna. Ale tak. Nie mogę znaleźć nic lepszego, więc dajemy kreatywna. I teraz się bawimy. O, pomarańczowy, czerwony, żółty, spoko, brązowy. Nie lubi. Już nie ma takiego koloru, którego nie lubi. Dobra, nevermind. Muzyka. Tu bez różnicy. To zostawiamy. Zostawiamy. Wiejski. Hipsterski. Basic też. Rockowy nie. Bohema też. Zdecydowanie. Zajęcie. O, i o, to jest to. To jest to. Lubimy dziergać. Lubi malować. Haft. Totalnie. Fotografowanie. Która jesieniara nie zrobi zdjęcia, że jest w Starbucksie i pije pumpkin spice latte. Albo frappuccino. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz byłem teraz właśnie w Starbucksie ostatnio. Spróbować tego pumpkin spice. I wziąłem sobie w pumpkin spice frappuccino, bo było w miarę ciepło, ale miałem taki jesienny vibe. I muszę wam powiedzieć, że to jest wspaniałe. To jest naprawdę pumpkin spice frappuccino. Jest cudowne. Cudowne. I wziąłem sobie najmniejsze, bo się bałem, że to może być niedobre. Ale kuźwa. I to mówi osoba, która nie lubi kawy. Nienawidzę kawy. Nie lubię kawy. Zawsze piję energetyki przecież, no nie. Dalej, tej cechy. Śpiewanie, okej. Okay. Czego nie lubimy? Jest na snowboardzie, na nartach. Granie w gry wideo, lubimy. Lubimy. Sprawność fizyczna, umiejętności literackie lubimy. Wędkarstwa nie lubimy. I to tyle. Dobra. Wystrój. Jaki wystrój lubimy? Nie, wystroju też nie ustawiamy. Moi drodzy, mamy gotową jesieniarę, no. Mamy gotową jesieniarę. Nazwałem ją Autumn Fall, czyli jesień, jesień w sumie. No ale słuchajcie, no. Nie, no dla mnie totalnie daje taki vibe jesieniary właśnie. Moi drodzy, kochani, najdrożsi. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle o takim właśnie odtwarzaniu jakichś takich typowych looków i to, jak ja sobie to wyobrażam. Zupełnie nie patrząc się na takie zdjęcia referencyjne albo coś w tym stylu. To jest takie mi totalnie. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o naszej jesieniarze. I dajcie znać też, czy chcielibyście zobaczyć, jak robię taki, jakiś taki domek, coś w stylu dla jesieniary. Wiecie, o co mi chodzi. Nie, mam nadzieję. Jestem otwarty na wasze propozycje. I dajcie też znać, czy chcecie zobaczyć dom w przyszłości jesieniary. Też nie wiem, czy widzicie, mam dzisiaj na sobie sweter tak jesieniowo, typowo. Zresztą, no, mimo że oficjalnej jesieni jeszcze nie ma, bo mamy 17 września, w sensie teraz jest 17 września, jak to nagrywam, a i tak czuję już taką totalną jesień. Zresztą ja totalną jesień czuję już od 1 września. Buziole, do następnego, bajo!